Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 3. Tym razem mam tutaj ze sobą fantastyczny sprzęt, jest to Logitech G29. Nie jest to jakaś tam akcja promocyjna tego sprzętu czy coś, po prostu firma Logitech wypożyczyła mi ten sprzęt na powiedzmy kilka tygodni, żebym mógł sobie przetestować, pojeździć w niektórych grach, zobaczyć jak będzie mi się taka kierownica spisywała. Uwaga, zgniecie mnie! I wczorajszy dzień, cały dzień ćwiczyłem właśnie na tej kierownicy, próbowałem ogarnąć ustawienia, jest masę różnych suwaków, które można poprzestawiać w Forzie, jak to w Forzie, zobaczcie, mamy ogromny korek, jest lipa. I słuchajcie, o ile na samym początku miałem straszne problemy, żeby to wszystko ogarnąć, te wszystkie suwaki, żeby sobie dostosować tą kierownicę do własnych potrzeb, do własnych wymagań jakichś tam, o tyle teraz uważam, że jest to fantastyczna rzecz. Zawsze byłem przeciwnikiem kierownicy ze względu na to, że zajmuje to masę miejsca. To jest, wiecie, musimy to podłączyć do biurka, na dole gdzieś są pedały, jeszcze jak mamy dodatkowo jakiś drążek zamiany biegów albo jakiś drążek do hamulca ręcznego, to dodatkowe miejsce gdzieś tutaj zajmuje. No i siłą rzeczy, jeśli chcemy mieć stanowisko do jednocześnie obrabiania filmików i nagrywania filmików z gier, no to taka kierownica w ogóle nie ma miejsca. Trzeba stworzyć zupełnie oddzielne stanowisko i na nim próbować nagrywać jakieś filmiki. Czy w ogóle grać w gry, tak? Ale postanowiłem mimo wszystko przetestować, sprawdzić, co taka, można powiedzieć, kierownica, bo na pewno jest nią G29, że kierownica, co taka kierownica premium może mi dać. Takiemu graczowi, który zawsze był przywiązany do pada xboxowego i na nim sobie grał. I tak jak mówiłem, początki były straszne, bardzo się zdenerwowałem, nic tu mi nie działało dobrze, jakoś bardzo dziwnie się jeździło i w ogóle nie chciało mi się grać na tej kierownicy, chciałem ją zwrócić. Pomyślałem sobie, jest to do niczego, tak jak myślałem, zajmuje dużo miejsca, kolejny kloc przed komputerem, który nie służy zbyt wielu rzeczom. Ale później usiadłem sobie, poszedłem sobie na spacer, przeliczyłem się, uspokoiłem i tak dalej. Wróciłem sobie przed komputer i zacząłem bawić się tą kierownicą i powiem wam, wczoraj cały dzień od kiedy dostałem tylko tą kierownicę i ją podłączyłem, aż do momentu, kiedy miałem iść spać, grałem na niej i używałem, próbowałem jeździć, próbowałem driftować, próbowałem różnych rzeczy, ustawień, konfiguracji i teraz z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć wam, jest to fantastyczna rzecz. Fantastyczna rzecz, dlatego że kurde, możemy fajnie wyczuć samochód. To zdecydowanie jest plus. O, tutaj jest ten parking do driftowania. Nie wiem, czy tym Ferrari uda mi się coś, tą Ferrarką uda mi się coś podriftować. No właśnie, jeśli chodzi o starty. Specjalnie wziąłem tą Ferrarkę, bo ona jest bardzo lekka i wystartowanie nią używając pada, grając na padzie, jest trudne, bo jest lekka, ma mały silniczek, jak tylko gaz do końca, jak to na padzie, nie? Albo do połowy, albo na powiedzmy 3/4 damy, no to od razu mieli kapora i jest trudno wystartować. Tutaj natomiast możemy sobie dodać trochę gazu, bieg troszeczkę wcześniej zmienić i od razu mamy fajną trakcję, możemy sobie spokojnie ruszyć tak jak jakimś dieslem. Jest to fantastyczna sprawa, że mamy taką pełną kontrolę nad samochodem, zwłaszcza czego najbardziej na padzie brakuje, bo o ile jeszcze możemy wyczuć mniej więcej tą regulację gazu, o tyle skręt kierownicy, możemy się gdzieś tam do zakrętu lepiej ustawić i tak dalej, o tyle ten skręt kierownicy na kierownicy daje nam ogromne pole do manewru na szosie. Nie oczekujcie tutaj jakichś fantastycznych umiejętności, jakichś tam, nie wiadomo, super akcji drifterskich, bo naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić. Właściwie trzeba zacząć grę od nowa, bo każdy samochód tutaj się inaczej prowadzi na kierownicy, a inaczej na padzie. No, to jest po prostu niebo a ziemia, tak? Ja nie będę w stanie tutaj wyprowadzić jakiegokolwiek sensownego driftu, choćbym nie wiem, jaki driftowóz miał. Pojeździmy sobie kilka wyścigów na najtrudniejszym poziomie i prawdopodobnie będę kończył ostatni, ale to nie jest najważniejsze. Chcę wam opowiedzieć o moich wrażeniach, które myślę, że sporo mi dały do myślenia, może. No tyle mi dały do myślenia, że zacząłem pisać do innych marek, które chciałyby ze mną współpracować odnośnie kierownic i przetestować sobie inne kierownice, zobaczyć jak to będzie działać, bo jest to fajna sprawa. I teraz tak, chodźmy sobie do jakiegoś wyścigu, żeby nie było tak gołosłownie, żeby nie było tak nudno. Tutaj mamy sobie jakiś
Mam nadzieję, że odpalę go z kierownicy. Weźmy sobie pyk, pojedynczy wyścig, anything. I weźmy sobie to trudne Ferrari FXXK, które tutaj mam. Bardzo trudno nim wystartować i gdy grałem na padzie, to wiecie, prawie że gaz do końca albo na 1/4 i próbuję jakoś sobie wystartować, nie? A tutaj zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Startujemy w nocy, na szczęście sucha nawierzchnia, więc nie powinno być źle. A, pokażę wam jeszcze te ustawienia, więc tak, difficulty, mamy tak, wszystko jest praktycznie wyłączone, poza shifting, czyli zmianę biegów mamy tylko manualną, czyli na łopatkach mam, nie używam, mam tutaj co prawda pedał do sprzęgła i mogę tutaj ustawić taką opcję, ale to chyba nie jest jeszcze mój poziom. Więc tak, driving line, dajmy sobie braking only, żebym tam wiedział, kiedy sobie jeszcze wyhamować, chociaż to nie zawsze działa, dobra, oddać to. I to wszystko mamy powyłączane, stabilizacja by się przydała, no i właśnie prowadzenie symulacyjne. Gdy mamy to prowadzenie symulacyjne włączone w Fordzie, to samochód, zwłaszcza koła, zachowują się jak koła w samochodzie. I na padzie na przykład to sterowanie było zbyt gwałtowne i nie dało się tego ogarnąć, tylko dało się grać na trybie normalnym. Mam nadzieję, że uda mi się tu kamerę zmienić, bo ja gram na tej kamerce. I nie wiem, czy uda mi się tutaj ich podgonić, to są naprawdę hardkory te boty. Ale zobaczcie, jak fantastycznie udaje mi się wychodzić z zakrętu, tak? I to jest, kurde, no nie do opisania, jaka jest różnica między padem a kierownicą, jeśli chodzi o opanowanie samochodu. Grałem sobie w Forza Motorsport 7, chwileczkę, jeden tam tor sobie przejechałem. Na padzie nie byłem w stanie w ogóle tam opanować samochodu w żadnym wypadku. Nie byłem w stanie jechać prosto danym samochodem, nawet jeśli miałem ustawienia pod pada zrobione. A na kierownicy, człowieku, nie było żadnego problemu, żeby jechać prosto. Ja nie mówię o wygrywaniu, tylko żeby w ogóle jechać prosto, nie? To było fantastyczne, że mogłem w ogóle... A, coś mnie tam dupnęło z tyłu. Shit. To było fantastyczne, że ja w ogóle mogłem jakoś to ogarnąć. O i właśnie takie dupszoty kończą się tragicznie, jeśli się gra na kierownicy, bo na padzie to jeszcze bym się tam jakoś poprzepychał czy coś, ale tutaj to, jak chcesz kogoś zepchać, to musisz, kurde, dużo obrotów zrobić na tej kierownicy. Ja i tak mam ten obrót zmniejszony, bo normalnie ta kierownica obsługuje obrót 900 stopni. Ja zmniejszyłem sobie obrót do 400, bo Forza i tak ponoć obsługuje tylko poniżej 400 stopni. Czy ponoć poniżej 500? Jakoś tak. No ja zmniejszyłem sobie do 400 i dla mnie jest tak w porządku. Ach! Właśnie, to wyjście z zakrętu zawsze będzie mnie męczyć. Tak, tutaj słyszymy, jak włączają się, nie wiem, czy to są wibracje, czy to jest ten force feedback informujący mnie drganiami o tym, że koła przednie, czy tam tylne tracą, nie przednie, tu tutaj chodzi głównie o przednie, że koła po prostu tracą przyczepność i wchodzimy w podsterowność. O, na przykład teraz troszeczkę wszedłem w podsterowność i delikatnie mi to zaczęło drgać. Dla mnie to było na początku dziwne, bo kurde, nie wiedziałem, co się dzieje. To jest pierwsza kierownica, która ma taką funkcję, którą mam w rękach. I tak się zastanawiam, no kurde, o co chodzi? Co to jest, że tak ciężko się tą kierownicą kręci? Jak to wyłączyć? Kurde, i się zacząłem wkurzać. Myślę, no nie, no coś tu nie gra. Kierownica ma popsutą. Albo, nie, bo też naczytałem się właśnie takich opinii, że w Forzie Horizon 3 bardzo słabo działa ten force feedback, nie? A, widzicie, jeżdżę tak sobie. Jeżdżę tak sobie, jak jeżdżę. No i ręczny, dla mnie jest kłopotliwy ręczny, bo jak chcemy sobie podriftować tą kierownicą, to musimy gdzieś tutaj klikać sobie ten przycisk. To jest takie strasznie, strasznie niewygodne dla mnie. Chyba dla wszystkich jest niewygodne, trzeba mieć oddzielny drążek do tego, żeby to jakoś ogarnąć. A ja tutaj sobie co, tym guziczkiem mam wprowadzić samochód w poślizg i próbować jakoś ogarnąć go, to jest ciężkie, ciężkie. Może uda mi się wam pokazać, jak to wygląda z tym trybem symulacyjnym, ale nie wiem, czy jest sens. Myślę, że większość osób i tak jest w stanie sobie to sama przetestować. Ogólnie samochód zachowuje się bardziej realistycznie. Jeśli byśmy grali sobie na tym trybie symulacyjnym używając pada, to wiecie, gałkę skręcamy tam bez żadnego problemu. Tutaj musimy użyć trochę siły, nie, żeby skręcić.
Nam bez żadnego problemu możemy sobie skręcić na maksa w lewo lub w prawo i w zasadzie nie mamy żadnego oporu, nie? I taki skręt maksymalny w prawo czy w lewo na tym trybie symulacyjnym sprawia, że samochód zaczyna po prostu wariować i nie da się tego opanować, więc tylko tryb normalny w Forzie Horizon przeznaczony jest do padów i wtedy da się jakoś te samochody normalnie ogarnąć, ale ogromna różnica jest w prowadzeniu, w opanowaniu samochodów, jeśli przesiądziesz się na jakąś taką dobrą kierownicę, bo po prostu go czujesz. Start, regulacja gazem, tam mam na dole gaz, nie wiem czy to widać, nie widać, no musiałbym kamerkę trochę tak niżej, gdzieś tam nogą sobie ruszam, będzie się widać jak się drapie po jajkach, tak jestem w krótkich spodenkach. No i regulacja gazem jest świetna. Wiecie, jak bardzo trudne wystartowanie jest w ten sposób na padzie w Ferrari FXXK, jeszcze w ulepszonym? To jest normalnie prawie że niemożliwe, żeby tak płynnie to poszło. Ja oczywiście wcześniej wrzucam sobie biegi, nie na maksymalnych obrotach, ale to jest też istotne, bo nie chodzi o to, żeby od razu palić kapcia na najwyższym biegu, chociaż ten samochód ma świetne przyspieszenie, tylko trzeba umieć te osiągi też wykorzystać. Bo na przykład tym Viperem, który mi zajechał teraz drogę, też jeździłem i też miałem spore problemy na padzie, ale po przesiadce właśnie na kierownicę różnica jest kolosalna. Kurde, moi drodzy, po prostu czujesz ten samochód, masz dużo mocy z tyłu, wiesz, że ta moc chce się wydostać i twoim zadaniem jest po prostu ją okiełznać, kontrolować wszystkie niepożądane ruchy na lewo i prawo dupą. To jest absolutnie niesamowita rzecz i poznajesz tak naprawdę dzięki takiej kierownicy grę od nowa. Każdy samochód próbujesz rozpracować i ogarnąć, żeby go ogarnąć. A to nie jest takie proste i trzeba się zmagać. I moim zdaniem Forze, przynajmniej ja mogę teraz odkrywać sobie od nowa na takiej kierownicy każdy z tych samochodów, a mam ich tak dużo, że normalnie nie ogarnę. Widzieliście jak wszedłem? Traciłem przyczepność, ale kurde, Ferrari FXXK ma bardzo, bardzo dobre też hamulce, ale i przede wszystkim docisk ma trójeczka niestabilna. Tutaj powyżej trójki dopiero są stabilne biegi, kiedy już mamy wysoką prędkość dosyć i włącza nam się ten świetny docisk w samochodzie. Gdzie tu kurde jechać? Co jest? Prosto. Goddammit. Oh my god. Myślałem, że trzeba skręcić w lewo, ale tak ostro tutaj. Ach. Muszę sobie włączyć te linie pomocnicze dla hamowania jednak. A ta trójeczka jeszcze taka niestabilna, jeszcze czuję, że tam dupkę rusza. A to jest też fajne. Jak zaczyna cię zarzucać i zaczynasz tracić panowanie nad kierownicą, to kierownica staje się nagle taka luźna. I jest to wyczuwalne podczas na przykład jakiegoś tam zakrętu. I to jest to, kurde, to jest niesamowite. Ja podejrzewam, że żeby dobrze nauczyć się jeździć na kierownicy, powinienem zacząć od wolniejszych samochodów i stopniowo coraz to lepszymi próbować walczyć, wygrywać, zwyciężać. Coraz szybszymi po prostu, nie? Żeby też nie wskoczyć na takie wysokie wody, jak ja skakuję na jakieś tam Ferrari. Kurde, jeden z najszybszych samochodów na świecie, kurde. A ja sobie od razu skakuję na taką Ferrarkę, no hello. A to jest kurde niesamowite, na pół gazu sobie ruszasz i w ogóle cię nie interesuje, samochód pięknie startuje, jak strzała dosłownie. Ach, to jest super. Puszczasz sobie gaz na przykład na 1:20 i samochodzik pięknie, zupełnie inaczej się prowadzi. Ach, to jest takie naprawdę uzależniające. Tryb symulacyjny na padzie naprawdę nie miał żadnego sensu, a tutaj elegancko. Nie jestem jeszcze w stanie wszystkiego dobrze wyczuć, dla mnie to jest teraz jak strzelanie na padzie w GTA bez autocelowania. Po prostu tak jakbym nogami to obsługiwał. Nie mam w ogóle żadnego wyczucia. I
ciężko jest się do tego przyzwyczaić na początku, dlatego wczoraj cały dzień poświęciłem na to, aby właśnie grać na tej kierownicy, żeby w miarę móc jechać nawet do przodu. Ja nie mówię o tym, że żeby wygrywać czy coś, ale w miarę, żeby do przodu na tych na tym odcinku sobie pojechać i wam pokazać jakąkolwiek jazdę, bo naprawdę wcześniej nie było to specjalnie możliwe. Mam nadzieję, że będę mógł zmienić tutaj samochód, a niekoniecznie tą Ferrarką sobie śmigać, ale chyba bym musiał wbić do szafy mojej, gdzie są pochowane wszystkie zabaweczki, poszukać tam odpowiedniej fury. Chciałbym sobie potestować, nie wiem, chyba będę musiał wziąć tą, niestety. Znaczy, wyjdę z tego wyścigu i wybiorę sobie inną. O, z Agerą miałem, kurde, zawsze problem. Bierzemy Agerę, kurde. A muszę wystartować ten wyścig, ale weźmiemy sobie Agerę, moi drodzy. Agera to był zawsze, kurde, w każdej Forzie. W Forzie Horizon 2. No wyjęłaś z tego, jak się z tego wyła? Więc tak, mam Regerę i mam Agerę. Z Regerą jest tak, że ona dosyć szybko się rozpędza, ma tylko, wiecie, jeden bieg. No i tutaj nie będziemy mieli większej frajdy z tymi łopatkami w ogóle, nie? Więc weźmiemy sobie Agerkę. Regera była trudna w opanowaniu, pamiętam. No ale Agera. Pyk. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja starałem się ten samochód jakoś tak stuningować, żeby on jak najlepiej przyczepny był, dlatego wymieniłem mu ten fantastyczny spoiler, który on ma w standardzie. Mamy tu do zainstalowania także body kit i body kit dodaje nam dodatkowy bagażnik na dachu. Jakby ktoś chciał sobie coś tam przewieźć, nie wiem, co akurat można by było tam przewieźć, może jakieś narty, nie mam pojęcia, ale to totalnie mi się nie podoba. Tak samo jak nie podoba mi się ten słaby spoiler tutaj z tyłu. Standardowy jest, fantastyczny, nie powinno być tutaj nic. O, albo dajmy sobie ten jest też taki Koenigseggowy, prawda? Pyk. Co prawda nie można go tutaj dostosowywać i on nam nie da jakiegoś fajnego docisku. Szkoda trochę, nie? To jest takie dziwne. Może jakiś tam docisk daje, ale no nie można go modyfikować, a jest fajny. Nie wyobrażam sobie jeździć z takim głupim spoilerem, jak miałem wcześniej, zwłaszcza jeśli mam taki dobry kontroler do zabawy takim samochodem. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Pamiętam, że w samochodach tych supersportowych ustawiałem sobie zawsze zawieszenie na jakieś tam miększe, wtedy w Fordzie samochody zachowywały się troszeczkę inaczej. Zawsze, i też jest taka opcja ogólnie w Fordzie, że można zainstalować zawieszenie offroadowe do samochodów, żeby lepiej jeździły po asfalcie, były bardziej stabilne. To jest dziwne, ale tak jest w Fordzie, no taka jest Fordza i koniec. Więc dobra, kamera, mam sobie kamerę ze środka, jeszcze nie pokazywałem kamery ze środka, ale ona nie jest aż taka super ciekawa, więc... Mamy tutaj kierownicę i widzicie, że ta kierownica w środku rusza się tak samo jak kierownica, którą ja trzymam w swoich fizycznych dłoniach. Pyk, nie? I to może być na początku fajne, ale na pewno zniesmaczy was fakt, że macie zbyt małe pole widzenia i omijanie jakichś tamkolwiek przeszkód na drodze, przeciwników i tak dalej. Robi się kłopotliwe później. No a też widok z kokpitu jest jakiś taki, nie wiem, mało atrakcyjny, bo ten efekt prędkości nie jest tutaj ciekawy. Z kolei widok z maski to już jest inna sprawa. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ mamy tutaj taką bardzo płynną regulację gazu, to jeśli się zatrzymajmy się, hop. Na pewnych obrotach włącza się turbosprężarka i możemy sobie jej posłuchać. Zobaczcie, jak płynnie mogę regulować gaz. Nie wiem, kuźwa, w którym momencie. Chyba przy obciążeniu, nie ma pojęcia, ale gdzieś... O, teraz słychać nagle. O, przy końcu. To jest takie... Ach. Tak, to jest fantastyczne. No i co, w tego typu samochodach nie ma co w ogóle... poniżej trójki dodawać gazu do końca, bo to się kończy źle. Nawet jak wpadnę w poślizg, to jest mi bardzo ciężko już ten samochód skontrować jakoś, żeby on się utrzymał w ogóle na drodze, co jest dosyć fajne i nawet takie oczywiste, no bo w realnych warunkach jakbyśmy jechali sobie około 200 km na godzinę, no to raczej byśmy chyba tego samochodu nie ogarnęli zbytnio, prawda? Na poboczu.
ale to jest kurde moc. I oczywiście ten samochód jest zdecydowanie, się dostałem jeszcze do przodu. Ten samochód jest zdecydowanie dla mnie za szybki, jeśli chodzi o mój poziom opanowania kierownicy, ale walić to kurde. Ja chcę poszaleć, mam ograniczony czas do grania na tej kierownicy i kurde, zdecydowanie trzeba ten czas wykorzystać w 110%, więc gaz do dech, kurde, pewnie, że tak. O, tutaj mamy jakiegoś typa, dawaj, to jest też Agera. Ciśniemy, to jest Agera? Kenizek one, one to one. Ciśniemy gościa. Uda mi się go wyprzedzić, ciekawe czy pojedzie na przełaj. Ja pojadę sobie tu i wygram, hehe. I kurde kupa, hajsu wpadnie mi w moje rąsie. Opanuje? Opanuje, pyku pyk. Także kierownica, okej, tutaj zaraz będzie taka prosta, możemy sobie tu cisnąć, wow, fantastycznie. Ale tak naprawdę kierownica przydaje się, kiedy będziemy pokonywać zakręty, będziemy się do nich przygotowywać, kiedy będziemy chcieli regulować gaz w bardzo trudnych do opanowania samochodach, jakim na pewno jest Koenigsegg Agera. Zobaczcie, 406 km na godzinę, tak. No i właśnie. Wielka moc to też wielka odpowiedzialność, mój padawanie. Dobrze. Teraz mamy tutaj jakiś zakręt ostry, spróbujemy w niego wejść. I jeszcze na deszczu, mamy tutaj napęd na tył, centralnie ustawiony silnik. I spróbujmy sobie ładnie tutaj wejść. Czuję się teraz... Czuję się teraz jak w Eurotrucku trochę. Coś mnie tam dupnęło. Patrzcie, prawie ustabilizowałem. Ajajajajaj. Raz, jeden drift mi się udał. Udał mi się w tym pick-upie Cyclonie. Kojarzycie go? Kiedyś tam nagrywałem o nim odcinek. I ten Cyclone właśnie był taki hardkorowy do driftu. Zrobiłem z niego napęd na 4 koła i wiecie, i raz mi się dosłownie, tylko raz na tej kierownicy udało mi się zrobić ładny drift. A tak to jest bardzo ciężko. Okej, tu mamy jakiś nocny wyścig. Spróbujmy go jeszcze ogarnąć i zobaczymy jak mi pójdzie. Teraz Agerka, zobaczymy jak pójdzie start. Chyba specjalnie wezmę sobie kamerę z tyłu. Chociaż nie, ta jest taka wyskokowa, fantastyczna, szybka. I tak można chyba lepiej poczuć samochód niż na tej kamerze z tyłu. Tak myślę, bo na tej kamerze z tyłu, no nie wiem, tak jakoś nie mam zbytnio wyczucia niż w porównaniu do tej kamery z przodu, nie? Jakoś taka chyba lepsza jest. Weźmiemy sobie tylko, ustawię te driving line na braking. Czyli będą mi się te linie pokazywały na zakrętach. Z tego względu, że teraz jestem troszeczkę dalej od monitora niż zwykle. O, i jeszcze rzuca na czwórce. No kurde, ten samochód jest za mocny dla mnie. To jakaś kraksa. O, jeszcze. O, nie. W tym samochodzie zdecydowanie nie powinno się zbliżać do końca gazu. Jeśli nie mamy jakiejś tam szóstki, kurde. O, jest piąteczka i koniec, do końca gaz dopiero, kurde. To się inaczej nie da. Samochód jest za mocny, zdecydowanie. Ale mamy długą prostą i tam będzie zaraz taki hardkorowy zakręt. Czy właśnie hamulce dadzą radę? Nie wiem, ale 400 na budziku, doganiamy ich czy nie? Nie wiedziałem co mam zrobić, po prostu samochód zaczął skakać, powinienem chyba przyhamować czy coś. Ale chill tam. O, a to jest niezniszczalne? Nie, chyba wiecie co, ja chcę powtórzyć ten wyścig. W ogóle nie byłem ostatni przez chwilę, ale super. Nie, to jest najwyższy poziom trudności i no bądź co bądź, będzie mi tu bardzo ciężko zdobyć w ogóle jakąś pozycję. Chociaż grałem już też z ludzkami i cały czas byłem ostatni. Nie ma co ukrywać, jestem słaby, na kierownicy jest ciężko dla mnie. To jest zupełnie nowy kontroler i no zanim będę jakoś sensownie na nim jeździł, musiałoby minąć dużo godzin, żeby się do tego wszystkiego, wiecie, przyzwyczaić tak spoko, nie? Żeby to ogarnąć i żeby było fantastycznie. Jest ciężko. A niektórzy też mówią, że
jakoś ta kierownica nie jest za dobrze obsługiwana w Fordzie Horizon 3, a ja właśnie po to chciałem mieć tą kierownicę i przetestować, żeby pojeździć w Fordzie Horizon 3. To jest moja ulubiona gra wyścigowa, no masakra, jak tu kuźwa jeździć, nic nie widzę, chyba powinienem... Trochę za daleko jest ten... Nie widzę, co jest dalej może, o, w ten sposób, na tej kamerze. Jakbym miał bardzo już ogarniętą, jakbym więcej grał na tej kamerze, to byłoby mi łatwiej. Ale mimo wszystko i tak jest trudno. A tutaj z kolei nie mam takiej fajnej, precyzyjnej jazdy, jak na tej kamerze, powiedzmy tam z maski. Dwadzieścia na godzinę, kurde. A tu nie ma nawet co tam z gazem szaleć, bo tu trzeba powolutku. Eurotrack, kurde, parkujemy tyłem. No tak. Super. Jest ciężko, naprawdę. Jeśli ktoś próbował kiedyś grać na kierownicy i zaczynał z tym, to wie, że to nie jest łatwa sprawa. I tak, zdecydowanie powinienem zacząć od samochodów jakichś tam, wiecie, no, słabszych. Nie takich, kurde, koksów jak ta Agera i jak to Ferrari FXXK, nie? Tylko coś naprawdę takiego wolniejszego, nie wiem, klasa B może, klasa D to już przesada, ale klasa B, klasa C może coś takiego. I od tego powinienem zacząć, żeby sobie jakoś to przyswoić czy coś, obsługę kierownicy bardziej. Ale jest i tak ciężko dla mnie, mimo że wczoraj cały dzień grałem praktycznie i próbowałem jakoś to wszystko, wiecie, przyswoić, te pedały i tak dalej. Ale jest fajnie, jest zdecydowanie fajnie. Większość czasu, jak sobie jeździłem tutaj w Fordzie, wyglądało to tak, że brałem sobie jakiś samochód i jeździłem po całym świecie, próbowałem sobie regulować gaz odpowiednio, próbowałem sobie jeździć nawet tak spokojnie, na luzie i było to mega fajne, bo gdzieś tam dotknąłem jakieś pobocze, czułem to wszystko na kierownicy i tak samo czułem wszystko na kierownicy, jak dotknąłem jakiś tam krawężnik czy coś. I tak samo czuję to teraz, nie żebym to wyłączył, kurde, ale chodzi, wiecie o co, że to jest coś nowego, no kurde, nie wiesz, co się dzieje w ogóle. Poznajesz nagle grę, w którą grasz tyle czasu, nagle poznajesz ją od nowa, myślisz, what the fuck, coś takiego jest w ogóle, nie? I to takie dziwne jest dla mnie. Ale fakt, jest to fajna rzecz, na pewno jeśli macie jakąś taką ulubioną grę jak ja, na przykład w moim przypadku jest to Forza, ale jeśli macie jakąś tam ulubioną grę wyścigową i wyłączyliście sobie wszystkie wspomagacze, gracie nadal na padzie i zastanawiacie się, kurde, jakby to było na kierownicy, to wam właśnie odpowiadam. Na kierownicy to jest zupełnie inna gra. Nie mówię, że kierownica jest dla profesjonalistów. Podejrzewam, że ktoś, kto dobrze ogarnia pada, ograłby kogoś, kto dobrze ogarnia kierownicę, można tak powiedzieć? Nie wiem, nigdy nie ogarniałem dobrze kierownicy, nie wiem, jak to by wyglądało, ale myślę, że na kierownicy jest trudniej. I ta trudność nie polega na tym, że o, ja gram na kierownicy, jestem lepszy od ciebie, w ogóle nie podchodzisz. Tylko ta trudność polega na tym, o, gram sobie na kierownicy, mam dużo więcej frajdy, bo wiesz, no, bardziej czuję ten samochód, nie? Wiem, co się z nim dzieje, wiem, kiedy on zaraz spadnie w drift i wow, można szaleć i wow, coś tam popróbować, nie? Jest to takie, kurde, no, dla mnie... Kosmos to jest, kurde, tyle wam powiem. Jeśli macie jakieś tipy co do nauki grania na kierownicy, to piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.